Spotykamy się, aby tego dnia, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczcić pamięć tych, którzy zginęli w walce o wolną Polskę, w walce z okupantem sowieckim. Jesteśmy młodymi ludźmi, większość z nas to studenci, zbieramy organizacje studenckie. To nasza oddolna inicjatywa, którą już organizujemy my, Narodowy Rzeszów oraz Obóz Narodowo-Radykalny przez kilka lat. Dzisiaj przede wszystkim będziemy pamiętać o Romualdzie Rajs-Bury oraz o Józefie Kurasiu, pseudonim Ogień, ze względu na to, że po prostu to są postaci nadal opluwane i po prostu chcemy pokazać ich w świetle, no w dobrym świetle, że to byli prawdziwi bohaterowie, a nie żadni bandyci, jak to propagowali komuniści.